Witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji historii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszych władcach elekcyjnych, czyli temat dla tych, którzy dopiero jakby są na początku drogi z rozszerzeniem historii, a w zasadzie prawie już na jej półmetku. Dzisiaj mamy też taki trudny i smutny dzień dla części uczniów, dlatego że jest dzisiaj zakończenie roku szkolnego maturzystów w całej Polsce ono się odbywa w takich warunkach no bez, bez żadnego precedensu, dlatego, że żaden uczeń nie może przyjść do szkoły odebrać świadectwo. Tego nie było przez powojenną historię Polski w ogóle. Cały czas nawet w stanie wojennym maturzyści mogli przyjść do szkoły i tę maturę, czy znaczy świadectwo ukończenia liceum, sobie odebrać. Więc no, żyjemy w ciekawych czasach. Jest takie chińskie przykleństwo obyś żył w ciekawych czasach, a drugie obok niego jest obyś cudze dzieci uczył. Więc moi drodzy, mamy dwa w jednym, czyli obym cudzo dzieci uczył i obym żył w ciekawych czasach. No, Chińczycy mnie chyba, moi drodzy, nie lubią, ale koniec z tymi sucharami. Dzisiaj, moi drodzy, powiemy sobie o pierwszych władcach elekcyjnych. To też nie było takie oczywiste i nie takie proste, bo jeżeli wydaje nam się, że wiek XVI to jest wiek Sielanki, wiek, w którym Polska przeżywa swoje złote czasy. Wiek, w którym ludzie się kochają, w którym nie ma kryzysów politycznych, to jest w głębokim błędzie, dlatego że no, szlachta potrafiła się kłócić jak nie mało kto. Szlachta potrafiła sobie naprawdę robić świństwa. O paru z takich świństewek i większych świństwach powiemy sobie dzisiaj. No i właśnie, w 1572 roku umiera król. Zygmunt August. I już na samym początku robi się wielka heca, kto ma zostać Interrexem. Kto to jest Interrex? Interrex, jak sama nazwa wskazuje, między król. A więc kto ma zarządzać państwem, kto ma administrować Polską pod nieobecność z wiadomych przyczyn, a więc kiedy nie ma króla. No i tutaj od razu pojawiają się jakby dwa stronnictwa. Można to w jaki sposób te stronnictwa się ukształtowały można sobie jasno określić. Mianowicie tych dwóch panów już znamy. Widzimy na dole tutaj Jakuba Uchańskiego, prymasa Polski, a na górze mamy Jana Firleja, marszałka. A więc z jednej strony widzimy obóz kościelny, z drugiej strony obóz świecki. Ale żeby było ciekawiej, to ten, ten, ten podział przebiega jeszcze... Wzdłuż linii konfesyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że Jakub Uchański jest katolikiem, chociaż pamiętajcie, że wspierał i kibicował poniekąd reformacji. Natomiast Jan Firley jest Kalwinem, a więc jest protestantem, i to też była w pewnym sensie taka próba przejęcia władzy i zyskania większego znaczenia przez obóz reformacji w XVI-wiecznej Polsce. Ostatecznie dogadano się, że interreksem, a więc administratorem państwa w czasie bezkrólewia będzie prymas, czyli jako Puchański wówczas i w następnym bezkrólewiu też, a Sejmem Konwokacyjnym będzie zarządzał marszałek, więc no, była pewna, był pewien kompromis. Okazało się, że wtedy porozumienie jest Między tymi dwoma stronnictwami możliwe. No i zaraz po śmierci. Oczywiście zaraz to nie tak jak dzisiaj, że tydzień po, tylko w najszybszym możliwym terminie po śmierci Zygmunta Augusta dochodzi do tak zwanego sejmu konwokacyjnego. Jak uczyliście się o systemie sejmowym w Polsce, to pamiętacie, że po śmierci króla w elekcjach było, były trzy sejmy. Sejm Konwokacyjny, Sejm Elekcyjny i Sejm Koronacyjny. I to była cała taka procedura wybory, wyboru nowego władcy. Podczas Sejmu Konwokacyjnego, który odbył się w 1573 roku, ustalono, tak jak widzicie na tym slajdzie, elekcję wiritym. A więc, że będą mogli wybierać króla wszyscy, cała szlachta, wszyscy, pan, cały, me, cała męska część szlachty. Oczywiście nikt wtedy nie mówił, ani nie planował tego, żeby kobiety mogły mieć prawo głosu. Więc wszyscy mężczyźni, wszyscy szlachcice mogli wybierać króla. Mieli się spotkać pod Warszawą, na polach, na błoniach, i tam mieli wybierać króla. Ale skąd wiadomo było, kogo wybrać? No i właśnie po to był ten drugi sejm sejm, moi drodzy, elekcyjny tam prezentowali się nasi kandydaci. Tych kandydatów, moi drodzy, podczas pierwszego sejmu było czterech. Czterech kandydatów, których widzicie na tym slajdzie, tutaj, każdy jeden piękniejszy od drugiego, jeden potężniejszy od drugiego. Od lewej mamy Henryka Walezego, najmłodszego brata Kurla Francji, który też chce czymś porządzić, bo nie ma zbyt wielkich szans na rządzenie Francją, bo jest no, w kolejce do tronu, jest dosyć daleko. Dalej mamy tego smutnego pana Iwana Groźnego, jego przedstawiać nie trzeba car Rosji. Potem mamy Ernesta Habsburga, syna cesarza, świętego cesarstwa Rzymskiego. No i na koniec takiego pana w dziwnej czapce z długą brodą i śmiesznym wąsem, czyli Jana trzeciego wazę, króla Szwecji, męża Katarzyny Jagielonki i ojca naszego późniejszego króla. Zygmunta III Wazy. Taka czwórka zebrała się, yy, czyli posłowie, przedstawiciele tej czwórki zebrali się pod Warszawą na Sejmie lekcyjnym. Oczywiście każdy sypał kasę, żeby szlachta na niego głosowała, i okazało się, że najpojemniejszą sakwę miał Henryk Walezy, dlatego że szlachta ostatecznie decyduje się właśnie na wybór yy, kandydata z Francji. Kandydat z Francji jest bardzo specyficzną postacią i wokół niego narosło bardzo wiele mitów, bardzo wiele legend, ale też bardzo wiele stereotypów. Mówi się, że miał takie dworskie maniery, że był takim fircykiem można byłoby powiedzieć. Niektórzy mówią, że był homoseksualistą, bo otaczał się tak zwanymi minionkami. Zaraz o tych minionach powiem troszeczkę. No, na pewno jego styl bycia, styl ubierania się, styl uczesania, noszenie biżuterii no, nie pasował za bardzo do stylu i zwyczajów szlachty polskiej, która była raczej taka przyziemna, dlatego że zarabiała ziemią, zarabiała głównie na rolnictwie, oczywiście sama tej roli nie uprawiając, ale jednak ta kultura polska... Jest kulturą dworską, kulturą, yy, przepraszam, jest kulturą taką wynikającą z kultury chłopskiej, kulturą yy, dworków, a nie kulturą dworską, która jest we Francji, czyli wielkie pałace, wielkie dwory, wystawne bale. Oczywiście z czasów panowania Henryka Walezego mówi się, że kiedy uciekał to wziął ze sobą yy, widelec i nauczył Francuzów jak się posługiwać widelcem. Ostatnio sprawa nawet yy, otarła się o pewien mały skandal dyplomatyczny. Że któryś z naszych polityków wypomniał Francuzom, że to my nauczyliśmy ich jeść widelcem. No ale te różnice kulturowe między Henrykiem Walezem a naszą szlachtą były tak ogromne, że Henryk Walezy nie czuł się tu dobrze. Dlaczego nie czuł się dobrze? Dlatego, że zgodził się na pewne warunki, które jakby uniemożliwiały mu dobre samopoczucie w naszym kraju. Zobaczmy, co to były za warunki. Wybór Henryka Walezego, moi drodzy, to jest wybór. Wydawać by się mogło kandydata, który niesie za sobą bardzo dużo plusów, bo ma Francję, więc potężne państwo za sobą państwo, z którym sojusz byłby nam się bardzo opłacał, bo ma wielką armię, jest bogate, szuka swoich nowych kolonii, zakłada swoje nowe kolonie, więc szlachta, myśląc bardzo rozsądnie, myśląc bardzo przyszłościowo i myśląc o tym jak zabezpieczyć najlepiej interesy Polski wybrało właśnie kandydata Francji, która to Francja bezpośrednio do naszych terytoriów nie miała pretensji, bo takie pretensje miała i Szwecja, czyli Jan III Waza i Habsburgowie, a więc święte Cesarstwo Rzymskie, no i przede wszystkim Rosja. A więc ciężko było zaufać tym pozostałym kandydatom, bo mogłoby się okazać, że tak jak Zygmunt August zabrał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu to Podlasie, Wołyń, Ukrainę, tak jeden z tych królów, jeżeli któryś z nich zostałby królem, to mógłby Polsce też zabrać Inflanty, mógłby zabrać Wielkie Księstwo Litewskie, mógłby zabrać część Wielkopolski czy część Małopolski i przyłączyć do chociażby Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, więc moi drodzy, no Henryk Walezy wydawał się być kandydatem najlepszym kandydatem, który miał gwarantować stabilność, miał gwarantować potężny sojusz z Francją, miał gwarantować, że Polska będzie miała przed sobą świetlane lata. Wróćmy do tego slajdu. Tutaj moi drodzy widzimy najpierw może ten obrazek. To Henryk Walezy sobie siedzi, a obok niego stoi takich dwóch w śmiesznych pozach i w śmiesznych ubraniach panów. To są właśnie ci Minions. Minions, moi drodzy, to byli tacy minions z języka francuskiego, znaczy mały, taki mało znaczący. Może, no i oni byli faworytami, król. Oczywiście, jak mówimy faworytami, to zaraz nam się kojarzy, że byli homoseksualistami. I zresztą to się bardzo często zarzuca Henrykowi Walezemu, że sam był homoseksualistą, ale to nie musi to znaczyć, dlatego że faworyci w tamtych czasach mogli to być również tacy dobrzy kumple, tym bardziej, że ci minioni. Wywodzili się z bardzo drobnej szlachty. Bardzo często to byli ludzie ubodzy, którzy gdzieś z tym naszym Henrykiem Walezem się zaprzyjaźnili. On gdzieś ich wyhaczył, mówiąc brzydko. No i razem chodzili do barów, razem chodzili do innych miejsc uciech i razem, razem imprezowali. On ich po prostu, jakby utrzymywał i bardzo dobrze czuł się w ich towarzystwie. Więc to nie jest tak, że, że od razu muszą być homoseksualistami. To jest też, wydaje mi się, bardzo krzywdzący krzywdzący stereotyp, chociaż jak było naprawdę, to, to ciężko, dzisiaj, e, ciężko dzisiaj pewnie stwierdzić, więc zostawmy ten temat. I teraz tak, wybieramy Henryka Walezego. Co on musiał zaprzysiąc? Musiał zaprzysiąc, moi drodzy, dwa bardzo ważne dokumenty, czy dwa zestawy dokumentów. Pierwszym z nich w tym slajdzie ujętym przeze mnie na drugim miejscu były pakta, e, przepraszam, artykuły henrykowskie, e, czyli takie podstawy w fundamenty ustrojowe państwa polskiego. Tam było oczywiście bardzo szczegółowo rozpisane, że co ile trzeba zwoływać Sejm, co może król, czego nie może, a mógł bardzo mało, a musiał bardzo dużo. Ale przede wszystkim w tych artykułach Henrykowskich była tak. Konfederacja Warszawska, to środowisko dysydentów religijnych bardzo mocno napierało na prymasa, żeby wpisał w artykuły Henrykowskie Konfederację Warszawską, Dlatego, że rola Henryka Walezego w tak zwanej Nocy Świętego Bartłomieja nie była, taka, nie była taka znowu mała, więc bano się, że jeżeli Henryk Walezy dojdzie do władzy, to no, nastąpi jakiś regres w tej tolerancji religijnej w Polsce. Po drugie, król musiał zaprzysiąc konstytucję Nihilnowi, czyli tą Konfederację Radomską z 1505 roku, a więc... Taką potwierdzenie tego, że król nie może zrobić niczego bez zgody, bez zgody Sejma, więc de facto król musiał się zgodzić na władzę sejmową. Kolejne to musiał potwierdzić wszystkie przywileje szlacheckie i musiał zapewnić szlachcie zgody, zgodę na to, że będzie mogła się przeciw niemu zbuntować, jeśli ten nie będzie robił tego, czego oni od niego pragną. Więc pozycja, Króla w Polsce była bardzo, bardzo niska. W porównaniu z rodzącym się absolutyzmem francuskim, gdzie król był wszystkim, co pokaże się bardzo dobitnie kilkadziesiąt lat później na dworze króla Ludwika XIV, który nazywany był królem słońcem i który mówił, że państwo to ja, no to Henryk Walezy musiał przeżyć bardzo srogie rozczarowanie. Warunkami, które panowały w Polsce, a do tego jeszcze dochodziły ten, te drugie, ten drugi dokument, czy zestaw dokumentów, zestaw obietnic, de facto, które Henryk Walezy musiał złożyć, kiedy zdecydował się przyjąć tron polski. To były tak zwane pakta konwenta. Pakta konwenta, więc moi drodzy, de facto. Program wyborczy Henryka Walezego, w którym był sojusz z Francją, budowa floty, spłata jagiellońskich długów z własnej kieszeni, ufundowanie stypendiów na Sorbonie stu polskim synom szlacheckim, wzmocnienie intelektualne Akademii Krakowskiej poprzez sprowadzenie francuskich profesorów, sprowadzenie kontyngentu francuskiej piechoty do polskiej armii, prawo do wolnego handlu z Francją, a więc zniesienie ceł w handlu z Francją. Urzędy mogłyby być obsadzane przez króla tylko i wyłącznie przez Polaków. Król oczywiście nie miał prawa, zgodnie z artykułami Henrykowskimi, tworzyć nowych urzędów centralnych bez zgody Sejmu. No i co było dla Henryka chyba bardzo ważne, to jest to, że musiał odesłać do Francji swój dwór, a więc musiał odesłać swoich minions i został tutaj całkowicie sam. On obiecał również, przynajmniej taka jest jedna z teorii, że weźmie za żonę Annę Jagielonkę. Do tego nigdy nie doszło. Zresztą zobaczcie moi drodzy w następnym slajdzie, że Henryk Walezy tak naprawdę w Polsce zbyt długo nie zabawił, dlatego że uciekł z Polski. Koronowany był w lutym 1574 roku, a w czerwcu tego samego roku już go u nas nie było. Dlaczego go u nas nie było? Dlatego, że we Francji umiera niespodziewanie umiera jego starszy brat. Umiera bezpotomnie, co otwiera mu drogę do tronu. To oczywiście nie mógł znać w przyszłości, ale doprowadzi go to oczywiście do tronu francuskiego. Wygra, znaczy weźmie udział w tak zwanej wojnie trzech Henryków wojnie, w której weźmie, weźmie udział on jako Henryk Walezy, weźmie udział Henryk Gwiziusz i weźmie udział Henryk Bourbon. No i naszego Henryka Walezego, już jako króla Francji, spotka bardzo smutny los. Dlatego, że zostanie zabity przez zwolennika Henryka Gwizjusza, Gwizjusza, mnicha dominikańskiego, który wbił mu nóż, kiedy tenże król nasz Henryk Walezy siedział na Sedesie. Niektórzy mówią, że pomysł z Sedesem, czyli z ubikacją specjalnym pomieszczeniem w zamku, które służyło do załatwiania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, również Henryk Walezy podpatrzył na Wawelu. Boże, rzekomo wcześniej w pałacach i zamkach francuskim, francuskich załatwiano się gdzie bądź służba przychodziła i po takim szlachcicu sprzątała. Więc Henryk Walezy, w swoich zamkach, w swoich pałacach, nakazał budowę właśnie takich ubikacji, i w tejże ubikacji został zamordowany pchnięciem przez pchnięcie nożem w brzuch. Nałożył śmierć Śmierci wybaczył swojemu prawcy. Ale system sądowy Francji mu nie wybaczył, dlatego że go poćwiartowano, spalono, a prochy wrzucono do rzeki tego królobójcy. Moi drodzy, yy, czyli tak jak mówiłem, w lutym 1574 roku koronowany, w czerwcu ucieka do Francji, Sejm stawia mu w sierpniu ultimatum, Walezy ignoruje to ultimatum. I w maju 1575 roku następuje oficjalna detronizacja Henryka Walezego stronu króla Polski i mamy kolejne już w ciągu dwóch, trzech lat bez I co w związku z tym, moi drodzy? Mamy kolejną elekcję, czyli kolejne wybory na króla, jeśli można byłoby tak powiedzieć. Mamy znowu czwórkę kandydatów, jeżeli dodamy Anna Jagiellonkę, to mamy pięcioro kandydatów. I mamy tak od lewej strony Maksymilian II Habsburg, święty cesarz rzymski narodu niemieckiego, Fiodor, syn Iwana Groźnego, Carewicz, Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, który miał zostać jakby podobnie jak Władysław Jagiełło, jure Uxoris, a więc prawem męża, wybrany na króla, kiedy to na króla zostanie wybrana ta oto tu dama, czyli Anna Jagielonka. No, i kolejny raz swój e, akces do tronu polskiego zgłasza król Szwecji Jan III Waza, który ma jakby e, każdy z nich ma jakąś wadę. Maksymilian Habsburg ma tę wadę, że jest cesarzem, e, Fiodor ma tę wadę, że jest synem Iwana Groźnego i jest prawosławny, Jan III Waza ma tę wadę, że zgłasza pretensje do inflantów polskich i jest luteraninem. Batory jest katolikiem, Anna Gielonka jest katoliczką, więc wydaje się ten, yy, że scenariusz za najlepszy. Aczkolwiek tak do końca nie jest, dlatego że dochodzi po raz pierwszy w historii Polski, w historii polskich wolnych elekcji, do wyboru dwóch kandydatów naraz. Obóz zgromadzony wokół prymasa. Obóz taki, powiedzmy sobie, bardziej konserwatywny, wybiera Maksymiliana Habsburga, uważając, że to będzie król stabilizacji. Król, który nie zrobi nam takiego numeru, jaki wyciął nam Henryk Walezy. No ale z drugiej strony, szlachta wybiera Stefana Batorego, dlatego że boi się, że cesarz za bardzo będzie chciał ograniczyć ich wolności, za bardzo będzie chciał ograniczyć ich. Szlacheckie przywileje. No i można powiedzieć, że się troszkę zdziwili, ale rzeczywiście dochodzą, wygrywają. 1 maja 1575 roku Stefan Batory zostaje koronowany na króla Polski, a Maksymilian honorowo zrzeka się pretensji do polskiego tronu. I wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku, ale królem zostaje człowiek, no, wybitny. Wybitny władca, Stefan Batory, który no, chciał być królem niemalowanym, chciał być królem, który Rzeczywiście będzie rządził po królewsku, i też takie warunki postawił szlachcie. Szlachta powiedziała: Dobra, dobra, będzie rządził, wszystko będzie w porządku. Tylko nie spodziewała się tego, że Stefan Batory był człowiekiem niezwykle inteligentnym. Szlachta myślała, że skoro on pochodzi z jakiegoś małego kraiku na południu, to będzie można sobie go okręcić wokół palucha i będzie można nim rządzić. Oczywiście można było tak zrobić, ale zrobił to człowiek, który no, szlachcie raczej. Się nie bardzo podobał, przynajmniej w większości tej małej czy średniej szlachty, mianowicie ten, którego tu macie na e, zdjęciu, w zasadzie na obrazie, czyli Jan Zamojski. Jan Zamojski, który był prawą ręką króla. Czasem niektórzy złośliwcy mówią, że był jego szyją i że nim kręcił, jak e, chciał. Ten slajd nazwałem, moi drodzy, Stefan Batory, od miłości do hejtu lub canis mortuus non mordet, a więc martwy czy zdechły pies nie gryzie. Dlaczego tak za chwilkę do tego dojdziemy? Moi drodzy, początek rządów Stefana Batorego był bardzo obiecujący. Dogadał się z magnaterią. Udało się naprawić te relacje wewnętrzne. Udało się dobrze dogadywać z Sejmem i Senatem. Po drugie, zakończył wojnę z Gdańską, która trwała jeszcze od rządów Zygmunta tak naprawdę starego, a za czasów Zygmunta Augusta bardzo mocno rozgorzała. Tam pamiętacie te statuty Karnkowskiego. Gdańszczanie musieli się dzielić kasą z handlu wiślanego. To nie było takie dla nich fajne nie, nie podobało im się to. Więc kiedy nastało drugie bezkrólewie, Gdańsk się zbuntował. Stefan Batory zakończył wojnę z Gdańskiem. W ten sposób, że Gdańsk musiał zapłacić Polsce, a więc królowi dość srogie odszkodowania, ale w zamian za to Stefan Batory cofnął te według gdańszczan, niekorzystne dla nich prawa. A więc no, był człowiekiem kompromisu, potrafił się dogadywać z ludźmi, nie był mściwy, nie był bezwzględny, a więc miał wszystkie cechy dobrego męża stanu i dobrego polityka. Postanowił również zreformować sądownictwo, utworzył trybunał koronny. A więc taki sąd królewski, który spotykał się w Piotrkowie Trybunalskim, i tam różne, różne sprawy sądowe, te, które były przypisane królowi rozsądzano, utworzono również piechotę wybraniecką, a więc taką powiedzmy sobie, zalążek takiej armii zawodowej, ale niestety szlachta nie bardzo godziła się na to, żeby dawać dodatkową kasę i dodatkowe pieniądze na, na, na tego typu wydarzenie, na tego typu. Ewenty byśmy cię powiedzieli, więc tak naprawdę pomysł piechoty wybranieckiej pozostał w dużej mierze niezrealizowany. A szkoda, bo być może uniknęlibyśmy tego całego zamieszania z wojnami w XVII wieku. Ale najważniejszą, najważniejszym dokonaniem Stefana Batorego w polityce zagranicznej była wojna z Moskwą. Wojna z Moskwą, która trwała w latach 1579-1582, zakończyła się rozejmem podpisanym w Jamie za polskim, i tutaj Stefan Batory na dziesięciolecia wręcz odepchnął y, państwo Carów od Bałtyku, uzyskując Inflanty i Ziemię Połocką. To było ogromne geopolityczne zwycięstwo. Ogromne zwycięstwo, które zapewniło Polsce tak naprawdę rozwój, zapewniło dominację na wschodnim, we wschodnim, y, na wschodnim wybrzeżu Morza bałtyckiego to był naprawdę ogromny ogromny sukces, ale niestety ten sukces został poniekąd zdyskontowany przez coraz większe zamieszanie na arenie wewnętrznej. Szlachta, widząc te sukcesy Stefana Batorego, zaczęła się coraz bardziej obawiać utraty znaczenia, tym bardziej że Stefan Batory wcale nie ukrywał tego, że chciałby sprawować władzę mocniejszą, że chciałby mieć wpływ na dużo więcej rzeczy niż ma do tej pory, a więc chciał prowadzić politykę dużo bardziej y, taką y, twardej ręki, moglibyśmy powiedzieć politykę, y, która nie bardzo podobała się szlachcie, dlatego że nasza polska szlachta nie bardzo lubiła być trzymana za mówiąc brzydko gębę. A więc moi drodzy, y, polska szlachta zaczyna coraz bardziej odwracać się od Stefana Batorego, ale naprawdę zaczyna się odwracać od Jana Zamoyskiego, który jest uosobieniem polityki Stefana Batorego, dlatego że szlachta uważa, że to właśnie on, właśnie Jan Zamojski wymyśla te wszystkie absolutuzujące pomysły Stefana Batorego. Tak naprawdę, no, poprzez ten strach przed umocnieniem Batorego na tronie, zaczynają się dziać bardzo różne dziwne rzeczy. I pewnym takim, no, taką sprawą, która Zaciążyła na popularności Stefana Batorego i na tym, że Stefan Batory, jakby zraził do siebie część polskiej szlachty, była sprawa Samuela Zborowskiego. Samuel Zborowski to był szlachcic, awanturnik, nazywany przez niektórych zdrajcą. Człowiek, który kiedy była pierwsza elekcja, czyli kiedy była elekcja Henryka Walezego pokłócił się z pewnym sługą jednego z szlachciców w Krakowie, no i tak się pokłócili, bili się że przyszedł stalo, bodaj wojewoda Przemyski kasztelan Przemyski, przepraszam przypomniałem sobie i Samuel Zborowski po prostu tak nie chciał żeby go rozdzielano z walki z tym, z tym człowiekiem, że temu kasztelanowi wbił czekan w głowę i go zabił no ale sąd określił, że to była zbrodnia w efekcie więc nie z premedytacją i tegoż polskiego szlachcica Samuela Zborowskiego skazał na banicję na banicję udał się Samuel Zborowski nie gdzie indziej jak do Siedmiogrodu i stamtąd Pomimo zakazu sądowego przybył na dworze Stefana Batorego z powrotem do Polski. Był hetmanem kozackim, brał udział w wojnie z Rosją, ale w międzyczasie spiskował również z Habsburgami, co oczywiście wyszło na jaw, a Jan Zamoyski jakby próbował nadać całej opozycji szlacheckiej twarz Samuela Zborowskiego. I chciał pokazać całej opozycji szlacheckiej, że to, co stanie się z Samuelem Zborowskim, może czekać każdego ze szlachciców, jeżeli ten nie będzie, nie będzie słuchał tego, co mówi król. No i Samuela Zborowskiego bez takich jawnych dowodów zdrady skazano na śmierć. No i Samuel Zborowski został zdekapitowany, i to właśnie tutaj miały w czasie tej sprawy, miały, pa, miały paść słowa, Stefana Batorego, że kanis mortuus non mordet, czyli nieżywy pies nie gryzie. Kanclerz Samoński był prawnikiem, próbował jeszcze wymóc na Samuelu Zborowskim przyznanie się, pokazanie, że jest częścią spisku, a więc wydanie również innych członków tego spisku. Chciał po prostu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no ale chyba Samuel Zborowski nie wydał i w sposób, jak wspominają historycy i pamiętniki z tamtego czasu, dość nieumiejętny i niewprawny Stracił głowę. Jego głowa podobno dość trudno chciała zejść z szyi. Wywołało to tumult, wywołało to zamieszki, wywołało to również skargę, którą złożył jego brat Andrzej Borowski. Określono w tej skardze, że śmierć samola Borowskiego to jest hańba, to jest zdrada, to jest morderstwo że to jest zagrożenie wolności, że szlachta powinna zbuntować się przeciwko królowi Stefanowi Batoremu, dlatego że ten zrobił to z jednym szlachcicem, to na pewno będzie chciał również, chciał również zrobić to z drugim. No i oczywiście tak jak w każdym prawdziwym, dobrym sporze politycznym, to to co napisałem wam to na końcu, obóz niechętny władzy zaczął gardłować o tyranii i zamachu na wolność szlachecką, a obóz Władzy mówił, że właśnie to czeka każdego zdrajca i że to naprawdę pokazuje, że państwo jest silne. No, więc moi drodzy, yy, czyli tego typu spory polityczne tak naprawdę trwają przez całą historię Polski. Jedni drugich wyzywają od zdrajców, jedni mówią, że działają w stanie wyższej konieczności. Więc nie jest tak, że ten XVI wiek to był taki wiek sielanki, że nikt się nie kłócił, wszyscy się kochali. Nie, było tak jak zawsze. Polska scena polityczna jest barwna, kolorowa, głośna i być może to jest jej zaleta, pamiętajcie, że nasze tradycje parlamentarne są najdłuższe, jedne z dłuższych w Europie. Oczywiście, nie mówię o samej historii parlamentów, no bo tu nie mamy co się równać z Wielką Brytanią czy z Francją, ale jeśli chodzi o kwestie debaty parlamentarnej i wolności tej debaty, to z całą pewnością Polska ma jedno z większych doświadczeń, doświadczeń w historii. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Oczywiście to jest tylko, tylko kilka myśli wrzuconych na temat Stefana Baterego i Henryka Wolezego, bo przecież nie będę mówił wam godzinę. Założyłem sobie, że będę próbował mieścić się w 30 minutach i chyba na razie mi to wychodzi. Jeżeli macie jakieś uwagi, chcecie o coś zapytać, to komentujcie, kontaktujcie się ze mną. Jeżeli chcecie, to możecie subskrybować ten mój kanał, bo myślę, że jak się historia, znaczy pfu, zdalna szkoła skończy, to, to dalej będę to kontynuował, bo to chyba sprawia mi, sprawia mi pewną radość, więc dawajcie znać, czy Wam też się to podoba i do zobaczenia, z Panem Bogiem. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu jeszcze parę razy się zobaczymy, no i w przyszłości również. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia.